Przystąpiliśmy do programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Jest to program organizowany przez Instytut Książki dla bibliotek zarówno miejskich, publicznych, jak i szkolnych. Kierowany jest do uczniów w wieku od 3 do 6 lat. Przede wszystkim liczy się rok urodzenia dziecka. 2014-2017. W tym roku dzieci biorą udział w takiej kategorii wiekowej. Jeśli tylko dziecko przyjdzie do nas z rodzicem, zapisze się do biblioteki, dostanie od nas taką wyprawkę czytelniczą. W skład wyprawki czytelniczej wchodzi książka dla dziecka. Są tu malutkie, króciutkie czytaneczki, takie, żeby jak najbardziej zachęcić dzieci do czytania, do korzystania z książki, do korzystania z biblioteki, po to, żeby miało ten kontakt ze słowem pisanym. A wszyscy dobrze wiemy, jak ważne jest to, żeby dzieciom codziennie czytać książki. Natomiast dla rodzica jest przygotowana także taka darmowa książka. Książką połączeni, czyli przedszkolek, idzie do biblioteki, przepraszam, do góry nogami. Jest to taki przewodnik, tak na dobrą sprawę, podpowiadający rodzicom, w jaki sposób korzystać z książki, w jaki sposób przekazywać te informacje, gdzie można książki dostać, zarówno w bibliotekach, w księgarniach, czy u znajomych pożyczać sobie wzajemnie książeczki. Natomiast nam przede wszystkim zależy na tym, żeby ci młodzi czytelnicy po prostu przyszli do nas i korzystali. W ramach jeszcze całego pakietu każdy mały czytelnik otrzymuje taką kartę. Karta z tyłu ma takie miejsca na naklejki. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki, jednorazowo. Jeżeli dziecko przyjdzie, wypożyczy książkę, dostaje od nas naklejkę. Uzbieramy 10, tak jak ich tutaj jest miejsce, i wtedy wydajemy mu imienny dyplom małego czytelnika. To jest takie uhonorowanie tego, że do nas przychodzi, że korzysta z tej biblioteki, że uczy się czytać. Bo dobrze wiemy, że jeżeli nauczymy dzieci korzystania z tego słowa pisanego, czyli z książki, to rozwijamy jego wyobraźnię, rozwijamy jego zasób słownictwa, dokształcamy, uczymy po prostu nazywania emocji, kontaktów, ale też radzenia sobie z wszelkiego rodzaju problemami, nawet tymi najmniejszymi rówieśniczymi w grupie, czy w przedszkolu, czy ze starszym rodzeństwem, czy z młodszym, bo tych problemów nasze dzieci mają od groma tak samo jak i my. Ale dzięki tym kontaktom, dzięki tej pracy z książką uczymy ich po prostu odpowiednich zachowań.